Irina, zapraszamy Cię. Irina Liszczuk, o czym dzisiaj będzie w temacie? Będzie coś ciekawego. Witam wszystkich. Cóż, moi kochani, Wam powiem dzisiaj. Wybrałam taki temat, co się dzieje teraz na Ziemi. Ja myślę, że Wy już wiecie i bez mnie, ale ja może coś dodam nowego. Wiecie o tym, że teraz my żyjemy w takich czasach wyjątkowych i wszyscy my wybraliśmy być obecnymi w tych czasach na Ziemi. A wyjątkowe czasy pod względem takim, że my razem z Ziemią wznosimy się do wyższego wymiaru. Ten proces, który już się rozpoczął, jego nie można zatrzymać. Absolutnie. Czy ktoś o tym wie, czy w ogóle pojęcie nie ma, co się dzieje, ten proces i tak trwa. A my jesteśmy świadkami. Pierwszy raz w historii planety Ziemia ludzkość została na planecie podczas wzniesienia. Bo nie pierwszy raz jest właśnie wzniesienie samej planety jako planety, ale pierwszy raz ludzie są obecni na Ziemi. Na pewno wiecie, że w 1987 roku była galaktyczna konwergencja. I każdy, kto tu siedzi, każdego zapytali, czy my zgadzamy się na to, żeby zostać na Ziemi. Tą część duszy, która jest w wyższych wymiarach, tak? I każdy z nas powiedział tak. Zgadzamy się, my przyjdziemy razem z Ziemią. Więc to, co dzieje się z nami i z naszą świadomością, i z naszym ciałem fizycznym, to jest skutek właśnie tego wzniesienia. Skutek podnoszenia wibracji planety Ziemi i naszych własnych. I dla mnie najważniejsze, to, co ja też przekazuję, wiecie, na swoim kanale, na pewno słuchacie mnie lub u Rafała, zadbać o siebie. Bo na czym polega wzniesienie planety Ziemia? Na tym, że każdy z nas podnosi swoje wibracje i my pomagamy naszej Ziemi wznieść się. My nie możemy być osobno od Ziemi lub Ziemia osobno od nas, bo mamy wpływ na to. Mamy wpływ na to, jak szybko wszyscy razem przejdziemy do wyższego wymiaru. A jak już powiedziałam, to zależy od stanu naszej świadomości. Kiedy zaczynałam prowadzić warsztaty 6 lat temu, wiele rzeczy, które nie to, że oni poza mną, a podpowiedzi mnie idą. Ja nie wiedziałam, jak nazwać to, jak nazwać swoje warsztaty. Mnie było powiedziane, zmień swoje życie, zmieniając swoją świadomość. I do tej pory tak zostało. Zmień swoje życie, zmieniając swoją świadomość. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlatego, że właśnie zmieniając swoją świadomość, ja zmieniłam całe swoje życie. Zmienia się otoczenie wokół mnie. Wiecie, jak kamyczek rzucisz do wody i te fale się rozchodzą. I ty palcem nie ruszasz. Dosłownie nic nie robisz, żeby otoczenie zmieniło się wokół ciebie lub całkowicie odeszło, bo już absolutnie nie mogę wytrzymać wibracji. Więc co się dzieje na Ziemi? Idzie wzniesienie i również idzie rozdzielenie. Rozdzielenie na 3D, w którym my wszyscy się urodzili, wszyscy przyszliśmy w 3D i 5D przez przejściowe 4D. Chcę od razu podkreślić, że ludzie, którzy idą do piątki, niektórzy już żyją w piątce. Ja również tam. I znam takich, którzy absolutnie już dawno w nowym wymiarze. Nie jesteśmy niczym lepszy od tych, kto jest w trzecim wymiarze. Absolutnie, żeby nie wyróżniać, że my jesteśmy lepsi. Nie lepsi, nie gorsi, ani też nie gorsi od nas. Każda dusza wybrała swoją drogę i każda dusza wybrała
przybudziecie lub nie. Przecież 3D nikt nie odwołał na ziemię. Tam też muszą, ktoś musi zostać. I dusze też osób przybudzonych świadomie zostają 3D po to, żeby podciągać tych, kto tam, żeby przybudzać tych ludzi. I w różne sposoby przybudzać. Wykładami, warsztatami, przykładem własnym. To jest najlepsze. Kiedy ty możesz pokazać, nie na słowach, bo wiecie, tam, że można gadać i być, nie będę mówić gdzie, ale wibracyjnie to czuć. Człowiek tak żyje, czy tylko mówię, bo teraz, no nie będę ukrywać, że to jest modne mówić na ten temat. Coraz bardziej to rozdzielenie widać. Wy widzicie w swoich rodzinach, wy widzicie wśród swoich znajomych, że ci osoby, którzy byli wam bliscy przez 20-30 lat, stajecie się absolutnie obcy dla siebie, bo wibracyjnie nie pasujecie do siebie. Wibracyjnie. Ostatnio usłyszałam taką frazę, która bardzo mi się spodobała, bardzo jemu, ja to kupuję. Przyjaciele z poprzedniego życia. Nie z poprzedniego wcielenia, tylko z poprzedniego życia. I oni odchodzą. Przyjaciele z poprzedniego życia. Nie zatrzymujcie ich. Nie ciągnijcie ich za sobą. Lub oni pójdą za wami, lub nie. Trzeba uszanować, nawet jeżeli to ktoś z waszej bliskiej rodziny. Przy rozdzieleniu idzie również połączenie. Połączenie właśnie w takich grupach, ale najważniejsze połączenie, mocne połączenie ze swoim wyższym jaśniem, czyli ze swoim duchem, ze swoim. Wracamy do siebie. Coraz więcej ludzi uświadamiają sobie, kim są, że nie tylko ciałem, a przede wszystkim duchem. I niezmiernie to cieszy, że coraz więcej ludzi do tego dochodzi, coraz więcej ludzi, jak mówię, uświadamiają sobie, że są nieśmiertnymi duchami, wiecznymi, a to jest tylko piękne, wypożyczone ciałko na to wcielenie. Więc takie rzeczy dzieją się u nas teraz. Ja nie wychodzę w kosmos, nie trzeba tam co inne opowiadać, co z planetami i tak dalej. Ja mocno stoję na Ziemi. Właśnie kto mnie wtedy robił? Był świadkiem, Rafał, że 50% duchowość, 50% materii. Czyli nie wiem, czy właśnie... Kto mnie robił wtedy ten horoskop? Nie pamiętasz? Zwracam się do Rafała. No nieważne. No, ja i tam, czyli pewna synchronizacja, pewna harmonia. Nie można być oderwanym od świata materialnego, dlatego że duch przychodzi tu po to, żeby doświadczyć materię. Ale również nie można iść w materię, zapominać, że jesteśmy duchem przede wszystkim. I kiedy jest ta harmonia całkowita 50 na 50, to jest idealna boska harmonia. Dążcie do tego. I to zjednoczenie, połączenie ciała z duchem, uświadomienie sobie daje to delektowanie się życiem. Przecież na tym to polega to życie. Uwierzcie, że Bogu nie są potrzebne nasze cierpienie, nasze nieporozumienie. To my sobie stwarzamy to. Nikt inny. Kiedy dochodzisz do stanu świadomości, że każde doświadczenie to jest tylko doświadczenie, że nie ma ani zła, ani dobra, nie ma to wszystko iluzja zła i dobra, że po prostu doświadczenie. Wtedy przyjmujesz z otwartym sercem i chcę wam powiedzieć, że to nie tak, że jeżeli u człowieka doszedł do jakiegoś tam stanu świadomości, nie określam jakiego, to nie ma znaczenia absolutnie.
że to już koniec i nie będę Ciebie doświadczać. Nie będę dawać Ci zadania trudne. Wręcz odwrotnie. Dałem jeszcze trudniejsze zadanie. Jeszcze trudniejsze niż kiedyś. Tylko stan świadomości Twojej jest inny. I Ty do tego podchodzisz z łatwością. Przyjmujesz to. Oddajesz do rozwiązania tego problemu. Znów powtarzam, palcem nie ruszasz, żeby to zrobić. I to się rozwiązuje wszystko. Wczoraj rozmawiając z taką bliską swoją przyjaciółką, jej to powiedziałam. Mówi, ty nie myśl, że to już na tym się skończyło. Również u mnie. Nie. Przychodzą doświadczenia naprawdę z dualizmu mówiąc trudne. Ale już mówię, nie dzielę trudne i łatwe. Nie. Po prostu przychodzi doświadczenie. Im wyższa świadomość, tym wyższa poprzeczka. Tylko wierzę, że to jest tylko doświadczenie, niczego innego. Zasłużyłaś na takie doświadczenie. Przychodzisz to. I życie staje się łatwe. Poddajcie się temu. Poddajcie się. Zaufajcie bezgranicznie. Po prostu bezgranicznie, bez żadnego ale. Nie targujcie się z Bogiem. Nie targujcie się ze swoim duszą, ze swoim wyższym ja. Oto jak ty mnie pomożesz, pokażesz, wtedy ja ci zaufam. To nie jest bezgraniczne zaufanie. To jest, mówię, to jest targowanie się. Nieraz mówiłam, mówię i będę to powtarzać. Po prostu zamknijcie oczy. Dajcie rękę i powiedzcie, prowadź mnie i idźcie w ciemno ku światłu. Życie staje się naprawdę łatwe. Wiesz, doskonale wiesz, co dzieje się teraz na świecie. To nie tak, że ja w różowych okularach i nie wiem, co się dzieje. Ja wiem, co się dzieje, ale ja nie żyję tymi wydarzeniami, które są na zewnątrz. Bądźcie i starajcie się być jak najwięcej czasu w sobie, w środku. Tam znajdziecie prawdę. Nigdzie nie Irina wam tego nie powie, ani Kasia, ani Basia, ani Jasia, nikt. Prawda jest w was. U każdego jest swoja prawda. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, to tylko sięgajcie w głąb siebie. Tam jest wszystko. Tam są wszystkie odpowiedzi. Przy czym tam nie jedne rozwiązania. Ich tam mnóstwo wariantów. Tylko kiedy włącza się umysł, wtedy jest tylko jedna opcja rozwiązania jakiegokolwiek problemu, jakiejkolwiek sytuacji. Kiedy umysł wyłączasz i schodzisz do poziomu serca i wiesz, że tam nieskończone mnóstwo jest wariantów rozwiązania tej sytuacji, uwierzcie mnie, do głowy by, do ego nigdy by nie przyszło takie rozwiązanie. Nigdy. Jak rozwiązuje się te sytuacje. Więc obserwujcie. Ja teraz podzielę się czymś, bo myślę, że nie wszyscy są na moim kanale, nie wszyscy słuchają to, co mówiłam. Jak mnie pokazali, jak obserwować. Nie tak, jak mówiłam nawet wcześniej. Patrz, stań z boku i obserwuj. Nie. Wyraźnie pokazali obraz, jak obserwować. Nie z boku. Pokazali mi takie koło, wiecie, jak to roletka, z takimi brzegami. I mam obserwować z góry, bo z boku też widzisz tylko jedną płaszczyznę, a z góry ty widzisz zdecydowanie więcej. I jeżeli chcesz zobaczyć jeszcze więcej, to mnie tak pokazali, popchnąć tam to koło, i zobaczysz inną perspektywę. Więc patrzcie nawet nie z boku, tylko z góry, zobaczcie dużo więcej. I wtedy będzie i więcej możliwości u was, i więcej szans ominąć tam, gdzie nie powinny być. Jestem zawsze we właściwym miejscu, we właściwym czasie, nie zapominajcie o tym, wychodząc z domu mówić. Więc zawsze będę was pilnować. Nawet teraz, dosłownie pół godziny wcześniej, mnie zapytali, no ty mówisz, tobie powiedzieli, a kto ci to mówi? Ja mówię, no nazwij jak chcesz. Możesz nazwać anioł stróż, możesz nazwać przewodnicy, możesz nazwać nauczyciel, jak chcesz. To ta wyższa ja, dusza,
to ta sama duchowa istota, która nas pilnuje. I przytoczyłam przykład, który był w moim życiu. Mówię, a teraz powiedz, kto mnie mówił i kto mnie uprzedził? Kto? To nie były moje myśli, mnie wyraźnie było powiedziane to, to i to. Więc nas pilnują zawsze. Pamiętajcie, nigdy nie jesteśmy sami. Nigdy. I pamiętajcie o tym, że posłuchać mnie, tam, Kasię, Basię, Jasię, to nic nie da. Trzeba działać. Trzeba działać. Jutro ja prowadzę warsztaty. Akurat tak się złożyło, gdy Rafał zadzwonił, ja mówię, Boże, ja w sobotę, niedzielę mam warsztaty. No w piątek. Ja mówię, dobrze, w piątek przyjadę. I zawsze na warsztatach mówię, mam nadzieję, że tu obecni nie przyjechali na mnie popatrzeć, nie przyjechali mnie posłuchać, tylko przyjechali z zamiarem zmienić swoje życie. Ja wam dam wszystkie narzędzia, żeby to zrobić. Tylko, jeżeli tylko zapiszecie i nic nie zrobicie, uwierzcie, że też nic się nie zmieni. Działania. Są potrzebne działania do zmiany waszego życia. Nikt za was tego nie zrobi. Ale kiedy już naprawdę wiele zmienicie w swoim życiu, słuchajcie, to już nieprawdopodobnie. To jest niewiarygodne, jak nas pilnują. Jak w drobiazgach podpowiadają i w drobiazgach za ciebie robią wiele rzeczy. Czasami po prostu do śmiesznego, że aż takie rzeczy za ciebie pilnują twoje anioły. Możecie w to wierzyć, możecie nie wierzyć, ale tak jest. Tak jest. Przykład z poprzedniego tygodnia. Krótki. Wyjeżdżamy na kolację, ja się ubieram elegancko, założyłam odpowiednie buty i słyszę, właśnie, kto ci mówi, weź klapkę. I tak raz Ruda włącza się, no ale po co klapkę? Przecież ja tak ładnie wyglądam, tak? No i tak jadę. Wychodzimy z samochodu, ja robię jeden krok i u mnie odkleja się podeszwa. No przecież wyraźnie powiedzieli, wy rozumiecie? Wyraźnie powiedzieli. Nawet to, co powiedzieli, nawet w takich drobiazgach, no buty, podeszła. Ale powiedzieli ci, że weź klapki. I jakby nie to, że no ale po co, no przecież ładne buty, no po co ja będę pasuję do sukienki. Nawet mało tego, to jeszcze i pokazali. Powiedzieli, jeszcze pokazali, jakie klapki, bo mam ich dużo. Jakie mam wziąć? Żeby pasowały do sukienki. Nawet pokazali. No i efektem jest to, że kupiłam nowe klapki, do sklepu weszłam, no rewelacja. No, takie rzeczy nam ułatwiają życie, ale do tego stanu świadomości trzeba dojść. Wy nawet, mam nadzieję, chciałam powiedzieć, wy nawet nie wyobrażacie, a może wyobrażacie już, jakie życie staje się przyjemnym, jakie życie staje się łatwym, jakie życie to jest to, co potrzebne Bogu tak naprawdę od nas. I Mu to potrzebne, żeby ty była szczęśliwa, żeby ty była zadowolona, żeby ty była radosna i żyła w obfitości wszystkiego. Obfitość to nie jest tylko materia, to jest zdrowie, to jest relacja, to wszystko jest obfitość. I człowiek tak żyje. Ja znam, to nie tylko ja tak robię, znam wiele osób, które już żyją w tej obfitości wszystkiego, ale nikt mnie tego nie dał. Nikt. Sama to zarobiłam, jak mówię, zasłużyłam na to swoim zmianom świadomości. Musiałam przerobić mnóstwo rzeczy, musiałam przejść nieciekawe rzeczy, żeby obudzić się, bo musieli obudzić jeszcze w 99 roku. Tyle lat temu. Żeby później mogła prowadzić innych i dzielić się z innymi właśnie, jak to zrobić. I powiem wam tak, że naprawdę wielu osób przebudziłam. Wielu osób zmieniły swoje życie. Żyję tak samo szczęśliwie jak ja. Tak samo. I niezmiernie mnie się cieszy, że ja przykładam rękę do tego, swoją cegielkę do przebudzenia ludzkości i do budowy nowego świata. Bo to nam żyć w nowym świecie. Bo nie wiecie, czy nie przyjdziecie jeszcze raz tutaj i jeszcze nie raz na nową ziemię.
To się wydaje, tak długo trwa. A co to jest długo? Od 87 roku, to jest 30 parę lat, kiedy to zaczęła się zmiana i zniesienie planety Ziemia. Co to jest 30 lat w wieczności? Nasze życie w wieczności to jest nic. A 30 lat, także my robimy dla następnych pokoleń, żeby nasze dzieci, wnukowie, ale również my, kiedy przyjdziemy jeszcze następny raz, żyli na nowej ziemi, wolnej od zawiści, od zazdrości. Od tego, co teraz ta szumowina wychodzi i my to widzimy wszyscy. Widzimy, co stworzyliśmy przez wieki, to nikt tego nie zrobił. My, jako ludzkość, pożynamy to, co zasiali kiedyś. No i teraz my, jako ludzkość, mamy naszą ziemię oczyścić od tego, naszą świadomością. A to się dzieje od tak od teraz. Dlaczego tak? Dlatego, że wy widzicie, jak przyspieszył czas. Ja nie muszę wam to mówić i to nie ma nic wspólnego z wiekiem, że jesteśmy starsi i czas leci szybciej. Nie. To dzieci też widzą. Zaczyna się rok szkolny i kończy się. Wy to widzicie też, prawda? I te zmiany w nas tak samo zachodzą szybciej, zdecydowanie, niż kiedy ja zaczynałam. I kiedy daję też te narzędzie na warsztatach, mówię, ja wam zazdroszczę, bo wy teraz tak zrobicie, a ja musiałam to mi długo przychodzić tą drogę, bo tak to teraz się robi. Wasza intencja czysta, ale czysta stąd, nie z umysłu absolutnie. No, od razu to się dzieje. Nawet bardzo lubię, to już powtarzałam wielokrotnie i powtórzę. Kiedyś trzeba było pomyśleć to, co mówisz, zanim coś powiesz, a teraz trzeba nauczyć się myśleć, zanim cokolwiek pomyślisz, bo momentalnie materializuje się. Nie wiem, jak u was, ale u mnie tak jest. Zgadza się, prawda? Myślisz i masz, więc mnie nie dziwi, że u wielu osób życie takie, a nie inne, jeżeli cały czas negatyw w głowie, cały czas strach w głowie, to czemu wy się dziwicie, że wy tak żyjecie, tak? Zmień swoje myślenie. Najwyższy czas zrozumieć, że myśl to jest materialna. To materialna, to jest energia materialna. Pomyślisz i masz. No, także zmieniajcie swoje myśli na czyste myśli. Zmieniajcie te wszystkie stare programy, które oni po prostu odpadają, umierają. Jeżeli wy nie chcecie tego zrobić dobrowolnie, was zmuszają przez choroby, zmuszają przez różne sytuacje. No jak do was dopukać się, że zacznij inaczej myśleć, zacznij inaczej żyć. A kiedy coś ze mną nie tak, wtedy zaczynamy szukać, a co nie tak? I dopiero wtedy zaczynamy zmieniać się, prawda? Niestety, u większości tak jest. I wracając do tych zmian na Ziemi, co się dzieje. Powtarzam, ja w kosmosie, bo niektórzy piszą, Irina ma, lub mówimy, różowe okulary. Ja ich mam, ale na Ziemię. Te różowe okulary. W kosmos nie lecę, bo tam powrócę. Stamtąd pochodzę i tam wrócę. A teraz jestem na Ziemi i tu. I tu mam przeżyć to życie tak, właśnie jak teraz żyję. I was wszystkich też do tego zachęcam. Delektujcie się życiem, delektujcie się sobą, delektujcie się każdą chwilą. Tam my wrócimy. Nieważne, jak planeta, w którą stronę się obraca, jakie gwiazdy dzisiaj tak, a jutro tak, jesteś gwiazdą na Ziemi. I bądź tą gwiazdą na ziemi. Przeżyj swoje życie tak i świeć, jak gwiazda w nocy świeć dla wszystkich. I to nie puste słowa, uwierzcie mnie. To nie są puste słowa. Tak jak to jest mój wykład, ja tak żyję. Ja tak żyję i czasami sama nie wierzę, że doszłam do tego, bo to jest bajka na ziemi. No, można stworzyć raj na ziemi. Można samemu. Nikt wam tego nie zrobi. Tylko wy możecie to zrobić.
I każda chwila waszego życia będzie bezcenna. A kiedy przychodzą doświadczenia, to po prostu ich przyjmujesz i wiesz, że jeżeli ci to dali, nie ma znaczenia jak trudne, to znaczy przysłowie, daję tyle, ile potrafisz unieść, tak? To znaczy jest sytuacja, jest mnóstwo rozwiązań. Oddawaj. Wy nie walczcie z tymi sytuacjami, trudnościami, które przechodzą. Wy z nimi nie walczcie. Wy po prostu ich przyjmijcie i oddajcie. I oddajcie całkowicie z pewnym zaufaniem, że zostanie rozwiązana dla was najlepszym sposobem i dla dobra wszystkich. Obowiązkowo pamiętajcie o tym. Dla mnie i dla dobra wszystkich. To nie tylko dla mnie, a dla wszystkich, dlatego że jesteśmy jednością. Jesteśmy wszyscy powiązani. I robimy to nie tylko dla siebie. Oczywiście dla siebie, kochane, przede wszystkim. Ale kochana nie z poziomu ego, tylko z tej miłości bezwarunkowej, bezgranicznej. Bezgranicznej do siebie, oczywiście tylko wtedy do świata. Dlatego, że dopóki nie masz tej miłości w sobie, ty nie możesz tym się podzielić. Nie można dać tego, czego nie masz w sobie. Nie można. A kiedy już masz, i to jest nadmiar, bo jest nieskończoność tej miłości, nieskończoność, wtedy możesz obdarzać wszystkich tą miłością, wszystkich. I wiedząc, że do ciebie to powraca. Powraca jeszcze wielokrotnie pomnożone. Wielokrotnie. I ja wam z całego serca tego życzę. Patrzcie, co jest na zewnątrz, ale nie bierzcie w tym udziału. Patrzcie, co jest w waszym środku i bierzcie w tym udziału. Zmieniajcie siebie, zmieniajcie, co jest w was. Akceptujcie siebie, bo nikt nie jest doskonały. Ja też nie, absolutnie. Nie ma ludzi doskonałych, nie ma. Akceptujcie siebie taką, jaką jesteś, ze wszystkimi wadami, zaletami, siebie kochaną. I wtedy świat otworzy się przed wami. Tego wam z całego serca życzę i dziękuję za to, że jesteście tutaj i za to, że jesteśmy razem i za to, że my razem zmieniamy świat. Bardzo wam za to dziękuję.